witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj kontynuujemy, słuchajcie, cykl dotyczący tanich urządzeń, tanich gadżetów, dronów. Ten akurat, który tutaj ze mną jest, to jest Ichin E511S. Jest to dron jeden z tańszych, a jednocześnie dron z GPS-em i pokażę, z czym się go je, jak go używać. Można go kupić mniej więcej za około 100 dolarów. To zależy oczywiście od wersji. Wersje są różne, 720p, 1080, z jedną baterią, z trzema i tak dalej, i tak dalej. Z case'em. Zobaczymy, co on potrafi przede wszystkim. On wygląda trochę jak Mavic Air, właściwie to mocno wygląda jak Mavic Air. Jest nieco cięższy od niego. Różni się od Mavic Air tym, że ma 4 wypustki, nie dwie, i kamera nie jest stabilizowana na gimbalu, ale za to jest uchylna 0,90 stopni i pod tym względem to jest ciekawe rozwiązanie. Ma gniazdo karty pamięci micro SD w tym miejscu, też dosyć ciekawa sprawa, i antenę zewnętrzną, tak wyprowadzoną na zewnątrz. Wymienna bateria, ja mam tutaj dwie baterie, bateria 7,4V, czyli dwucelowa, 1200 mAh. Dość szybko się ładuje ta bateria, jest lekka stosunkowo i tak wygląda. Ramiona rozkładane podobnie jak w Mavicu Air. Oczywiście bardziej toporny jest ten dron i ten plastik jest taki mniej, no wiadomo, z niższej jakości. Nie jest to tworzywo takie jak mamy w dronach DJI. No i cóż, no śmigła, jak widzicie, są takie montowane śrubokrętem. Opadają, czyli nie trzymają się tak dobrze jak śmigła DJI. Ale wszystko wygląda jak na tę cenę i tak w miarę w porządku. Teraz za chwilę go włączymy, spróbujemy go odpalić i tutaj trochę polatamy. Ja wcześniej też przygotowałem się trochę do tego, a mianowicie ściągnąłem aplikację, która nazywa się Ichin GPS. Mam ją w telefonie, spróbuję się połączyć z nim, a następnie polatamy tutaj w okolicy. Zrobimy kilka takich testów, jeżeli chodzi o Ichina. Ok, razem z tym dronem dostałem też kontroler. Kontroler jest bardzo podobny do tego z Mavica Air. Natomiast co Wam muszę powiedzieć, anteny to są atrapy oczywiście. Nie mamy tutaj odchylanych tych ramion, to jest też tylko taki kształt zarysowany. Natomiast możemy wyciągnąć, tu jest gdzieś taka możliwość, tak. Możemy wyciągnąć ten uchwyt na telefon. Włącza się kontroler, on jest w ogóle na baterię paluszki. Włącza się tylko poprzez ten switch tutaj. I od razu włączymy też naszego pseudo Mavica, czyli Ichina. Włączyłem go poprzez jedno dłuższe przyciśnięcie. Teraz poczekamy, aż one się nawzajem sparują. A w międzyczasie też spróbuję połączyć go z telefonem. Tak to wygląda, no dron jest dosyć prosty. Za chwilę będziemy go kalibrowali, bo to jeszcze czeka nas. Za każdym razem trzeba kalibrować. Łączy się poprzez Wi-Fi, jest 1080p. I zwykle te tanie drony, co mają charakterystyczne, że za każdym razem trzeba je właśnie kalibrować. Tutaj telefon już mam przygotowany. Dobra, zobaczymy, co tu jest. Not yet. Jeszcze nie został skalibrowany. Tu mam też ściągę, czyli tryby normalne, oprócz tego, że tutaj robimy zdjęcia i filmy. Natomiast tutaj mamy tryb orbit i zmianę prędkości. Raz, dwa, trzy. Calibration start. Dobra, spróbujmy go skalibrować. Powinienem to zrobić mniej więcej pół metra do metra nad ziemią. Teraz w ten sposób pokazuje mi aplikacja. Mamy już kalibrację zrobiona. Gra. No dobra, nasz dron jest skalibrowany, jest gotowy już do pierwszego odpalenia, więc robimy to w ten sposób, że dwa drążki dajemy na zewnątrz i zobaczymy, co się stanie. Powinien ruszyć. Jest odpalony, podnosi się pięknie. Na razie nie trzyma za bardzo. Ok. Widzę, że tak. Przede wszystkim to on trochę słabo trzyma wysokość GPS i na pewno też nie ogarnia tak idealnie samego lotu. Na drążki reaguje bardzo żywiołowo.
Spróbujmy nagrać ekran może. Będziemy widzieli, co się dzieje. I spróbujmy nagrać też to, co w tej chwili widzimy. Dobra. Polećmy nim trochę do przodu. Świetnie. Widać, że wiatr go nieco znosi. On nie ma możliwości wyłączenia GPS-u. Teraz do tyłu. Drążki działają dość, można powiedzieć, dynamicznie. Czyli jest bardzo podatny na to, na bodźce, które mu wysyła kontroler. Dajmy go trochę wyżej, tak jak teraz. I dajmy go do przodu. Świetnie. Nie leci prosto, idealnie, znosi go na prawo. Ale tego typu drony właśnie mają to do siebie. Dobra. Mam tutaj trochę drzew, więc może być z tym różnie. No. Nie. Tak nie chcę. Chcę, żeby tak orbitował. Dobra, i zaczyna orbitować faktycznie. Wokół mnie. Chciałbym, żeby to robił trochę niżej. Mamy orbitowanie w tej chwili. Trzeba uważać się z tym drzewem. Jest ok. Obniżę go. Wow. Dobrze uniknęliśmy kolizji. Tutaj nie ma żadnych czujników, także pod tym względem jest właśnie różnie. Dobra, wyjdziemy z trybu orbitowania i wrócę do nas. Spróbuję nim precyzyjnie wylądować, tak precyzyjnie jak tylko jestem w stanie. No dobra, nie ma żadnych czujników, nie trzyma pozycji, ale wylądowałem i nawet obyło się bez pierwszej kolizji. Lecimy do przodu. Świetnie. Spróbujmy nim trochę polatać. Na dół. Tył. Wow. Bardzo dobrze. Przód. Świetnie. Teraz bok. Drugi. Dobrze reaguje. Obrót. Tak. Zaczął się obracać sam teraz. Wow. I teraz spróbujmy zrobić funkcję follow me. On się dosyć dziwnie zachowuje. Nie jest stabilny. I chciałbym wywołać funkcję follow me. W tej chwili powinien zacząć za mną podążać. Czyli za kontrolerem. Zaczyna podążać w naszą stronę. Dobra, a co jeśli ja się do niego zbliżę? Ma pewne opóźnienie, ale się oddala. Tak, jeszcze raz. Świetnie. I oddala. Tak jest, mamy to. Co prawda nie jestem w centralnym punkcie, nie mogę się nawet obrócić kamerą w moją stronę, ale mamy to. Dobra, zobaczmy jeszcze raz, jak on sobie radzi z orbitowaniem. Teraz odwraca się przodem do mnie. Spróbujemy go troszkę ruszyć. Tak, jak go ruszyłem, zaczął orbitować od razu. Spróbujmy kamerę troszkę dać niżej. Bo on ma tą kamerę uchylną. Tak jest, teraz jestem. Nie wiem, czy nie zahacza o drzewo, ale chyba nie. Funkcja orbit działa, może nie najlepiej, ale coś tutaj widać. Dobra.
Sponsorem tego epizodu jest moja autorska platforma wiedzy i doświadczeń Drone Bootcamp, gdzie za 10 zł miesięcznie masz dostęp do wszystkich moich szkoleń online, obecnych i przyszłych, comiesięczny nowy warsztat online, wcześniejsze premiery nowych odcinków na YouTubie, sesje pytań i odpowiedzi na żywo w co drugą sobotę, dostęp do tajnej grupy Latam DJI Dream Team, darmowe uczestnictwo w wydarzeniach specjalnych typu plenery dronowe, a także indywidualny kontakt ze mną w ramach Office Hours. Zatem bardzo serdecznie zachęcam do udziału w platformie Drone Bootcamp. Spróbujemy teraz trybu Waypoints. Ok, przechodzimy do Waypointów w takim razie. Powiększę mapę i wprowadzimy kilka punktów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Go. Świetnie, podnosi się. Zacznijmy nagrywać to. Zobaczmy, co się dzieje. Podniósł się na 15, mniej więcej na 20 metrów pewnie się podniesie. Nawet wyżej. O kurczę. Waypointy mam bardzo wysoko. Jest na 30 metrach. W tej chwili dążymy do punktu numer 1. Tak? Świetnie. Osiągnął punkt numer 1, robi zwrot, teraz w kierunku punktu numer 2. Mniej więcej ogarnia tą drogę. Tak, być może ma jakieś zakłócenia, bo nie idzie tak idealnie, ale mniej więcej dąży do tego. Tak dąży jak statek na oceanie. Dobra, osiągnął punkt 2, robi zwrot teraz i mamy rejs w kierunku punktu numer 3. Jesteśmy na 30 metrach. Punkt numer 3. Świetnie, robi zwrot w tej chwili i jedziemy z punktem numer 4. Tutaj było szybciej, mam wrażenie. Bateria już jest słaba. Ok, mamy to i teraz pytanie, czy właśnie moc baterii decyduje o tym, co dalej. Ok, i czyń się odwraca i dąży do punktu numer 5. Czyli widać mniej więcej, jak to wygląda, jeżeli chodzi o waypointy. Dość ładnie łapie, czasami nim buja, tak jak łajbą na morzu, ale jest ok. Mam słabą baterię, nie wiem, czy my jesteśmy w stanie polecieć trochę więcej, ale spróbujmy. Nagram ekran. Już nam sygnalizuje słabą baterię. Spróbujmy polecieć w takim razie, ile się da. Tak, on teraz już pokazuje, że jest za słaba bateria na to. Więc możemy polatać jeszcze bliżej tu mnie. Co ciekawe, nie trzyma wysokości. Chyba ma teraz funkcję Return Home. Przynajmniej tak wygląda.
teraz mu zaraz zadamy w takim razie follow me. Follow me, bardzo proszę. I nagraj to. Tak, idziemy teraz, cofamy się. W trybie follow me. Podąża za mną, faktycznie zbliża się do mnie. Jesteś Leoś? Cały czas podąża za mną. To idziemy tam dalej. Ja go widzę teraz na wyświetlaczu. Wrócimy do naszego statywu i plecaka. Dobra, czyli faktycznie follow me jest, ok? Teraz przełączymy na orbit. Chciałbym, żeby orbitował. I trzeba mu dać lekkiego kopa. Bok. Dobra. Jeżeli go trochę obniżę, to też będzie orbitował, nie? Też. Też orbituje. Dobrze. Returning aircraft. On już chyba teraz wraca do domu ze względu na to, że ma słabą baterię. 22%. Teraz go przytrzymamy do pełnego poróżnienia baterii. 21% mamy w tej chwili. Ichin co robi? Jest na 20 metrach. Nic nie robi właściwie. Dobrze, baterie mamy w tej chwili na poziomie 18%. Ichin zaczyna lądować. Wylądował przy... No w tej chwili znowu pokazuje 23%, jeżeli chodzi o baterię, więc widać, że nawet 24. Więc coś tu jest nie tak. To, co jest u niego charakterystyczne, ramiona rozkładają się w tej samej płaszczyźnie. Te wypustki, które imitują też anteny, one dość ładnie się składają, 4, natomiast śmigła tak sobie. Nie jest to tak dopracowane jak Mavic Air, oczywiście. Nie wiadomo, co zrobić ze śmigłami de facto. Dobra. Tutaj wygląda to w miarę dobrze. Kamerka jest delikatnie, rusza się. Z przodu nie ma czujników, tylko to są światła. Dość fajne ma też światło, dlatego że ładnie widać. Z tyłu też ma lampę czerwoną. Widać z daleka. Karta jest na wierzchu. No i ten dron tak wygląda. Jest dosyć lekki. Ja sądzę, że on waży około 300 gramów, może nawet nie. Jest dość lekki, bateria wyciągana tutaj z tyłu. Po wyciągnięciu baterii jest naprawdę mega lekki. Sam kontroler też lekki. Oczywiście nie przylegają doskonale te anteny, przyciski. Robienie zdjęć, filmy, orbita, prędkości, regulacja. Auto takeoff, auto landing. Tutaj mamy kalibrację kompasu, podnoszenie kamery, opuszczanie kamery i stop, jeżeli chcemy przerwać dany tryb, manewr. Baterie są, paluszki wymienne. No i tak wygląda samomocowa. Te zaślepki nie działają. I to jest cały komplet, za który no już jesteśmy w stanie za $80-100 kupić tego typu komplet i komuś sprawić przyjemność czy sprezentować. Nie można tutaj, tak jak w Cetusie, wyłączyć GPS-a, czyli wszystkie manewry wykonujemy w trybie GPS, czyli position. Nie ma za bardzo tutaj trybu ATI. Natomiast ten GPS też nie łapie tak do końca, bo to jest taka dosyć spora rozbieżność. I druga rzecz, że on nie trzyma poziomu, trzeba na niego uważać. I tam, gdzie są dzieci na przykład, trzeba założyć osłony, które mamy w komplecie, bo faktycznie ten dron zmienia, nie trzyma się tak idealnie danej pozycji jak Maviki, czy na przykład jak robił to X8 Cetus. No dobra, słuchajcie, podsumowanie. Jest to jeden z fajniejszych dronów, jeżeli chodzi o tanie drony, budżetowe, prawda? Z GPS-em wbudowanym. Waży około 300 gramów. Nie kosztuje dużo, bo około $100 w zależności od wersji. Mamy jedną, dwie, trzy baterie.
różne transmisje, różne rozdzielczości. Ruchoma kamerka, która jest w miarę ok, oczywiście zakres dynamiczny jest fatalny, ale jeżeli robimy ujęcia ze światłem, jesteśmy w stanie ogarnąć takie loty. Bardziej w formie ćwiczebnych, bardziej to jest po to, żeby komuś sprawić frajdę, komuś, kto nigdy nie latał, jako pierwszy dron jak najbardziej. Ja bym tutaj sobie życzył na pewno, żeby można było wyłączyć GPS, ale nie mamy akurat tego. Natomiast mamy wymienne baterie i mamy gniazdo karty pamięci, regulowany obiektyw, położenie obiektywu 0,90 stopni. Pod tym względem jest ok. Drona można zarekomendować dzieciakom, jeżeli latają z osłoną, tak. Osobom, które nie mają za dużo kasy, a nie chcą wydawać na drona, żeby zobaczyć, jak to po prostu jest, jak się steruje, żeby się też nauczyć. Czemu nie? Myślę, że to jest jedna z ciekawszych pozycji, jeżeli chodzi o drony z GPS-em. Te drony małe, lekkie i przede wszystkim tanie. Link znajdziecie pod filmem. Polecam jak najbardziej. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Zapraszam do kolejnych moich produkcji, kolejnych epizodów. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć. Sponsorem tego epizodu jest moja autorska platforma wiedzy i doświadczeń Drone Bootcamp, gdzie za 10 zł miesięcznie masz dostęp do wszystkich moich szkoleń online, obecnych i przyszłych, comiesięczny nowy warsztat online, wcześniejsze premiery nowych odcinków na YouTubie, sesje pytań i odpowiedzi na żywo w co drugą sobotę, dostęp do tajnej grupy Latam DJI Dream Team, darmowe uczestnictwo w wydarzeniach specjalnych typu plenery dronowe, a także indywidualny kontakt ze mną w ramach Office Hours. Zatem bardzo serdecznie zachęcam do udziału w platformie Drone Bootcamp.